Zapraszam w takim razie na prezentację doktora Kamila Nieścioruk, który przedstawi nam, jak zostać inżynierem z OpenStreetMap, wykorzystanie OSM w realizacji procesu dydaktycznego i prac dyplomowych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Szanowni Państwo, dzień dobry. Na banerze mogą Państwo przeczytać, że jest to konferencja edytorów, użytkowników, między innymi zapewne dla edytorów i użytkowników. Większość rzeczy, o których powiem, to będą pewne oczywistości, bo doskonale Państwo wiedzą, jak te dane można wykorzystać. Chciałem jednak przedstawić taką sytuację, w której trochę obrazowo mówiąc, wychowujemy sobie młody narybek, czyli uświadamiamy ludzi, że istnieje coś poza różnymi popularnymi komercyjnymi rozwiązaniami, że możemy to sami tworzyć, a co lepsze, możemy te dane pobierać w formie no, praktycznie do nieskończonego wykorzystania. Tytuł jest nieco barokowy, ale ta długość, myślę, jest uzasadniona. Tytułem wstępu geodezja i kartografia jako kierunek na Uniwersytecie Przyrodniczym jest w Lublinie jest dosyć młodym kierunkiem. Początkowo stworzyliśmy tam tylko jedną specjalność, geodezję rolną, gospodarkę nieruchomościami. To wynika ze specyfiki obszaru, na którym funkcjonujemy i z tradycji uczelni dawnej Akademii Rolniczej, więc ta geodezja rolna jak najbardziej jest tam uzasadniona. Od bieżącego roku akademickiego zostało wykonane przeprofilowanie, profil praktyczny, czyli troszkę inny charakter studiów oraz została uruchomiona druga specjalność. W praktyce jeszcze nie uruchomiona, bo ona się zaczyna po drugim roku. Studenci są na razie na pierwszym, więc jeszcze te zajęcia nie są prowadzone. Geodezyjne i kartograficzne bazy danych to jest między innymi odpowiedź na, czy jakby wsłuchanie się w głosy studentów, którzy sami chcieli więcej, obrazowo mówiąc, GIS-owych zajęć. I taka specjalność, mam nadzieję, zaspokoi ich potrzeby. Natomiast mówiąc o tym, co się obecnie dzieje, właściwie tylko dwa takie typowo kartograficzno-gisowe przedmioty funkcjonują u nas na kierunku kartografia, systemy informacji przestrzennej. Oba prowadzę ja. Ja jestem kartografem, a nie geodetą, więc mam troszkę też inne, takim kartografem geograficznym, troszkę inne spojrzenie. Są także fakultety o mapie numerycznej, o infrastrukturze informacji przestrzennej. Jak powiedziałem, wprowadzamy nową specjalność, nowy charakter tych studiów. Te przedmioty przechodzą pewne zmiany. Tu mogą Państwo zobaczyć fragment mapy, takiej mapy turystycznej wykonywanej na ćwiczeniach z kartografii. Redakcja praktycznie tylko graficzna na podstawie mapy topograficznej to jest opracowanie sprzed kilku lat, czyli jeszcze w tych poprzednich jakby warunkach edukacyjnych. Dzisiaj to, co studenci za chwilę będą robili w ramach tych zajęć z kartografii, to będzie wykorzystanie QGIS-a, wykorzystanie danych wektorowych z OSM, ewentualne ich uzupełnienie, jakaś kontrola krzyżowa z mapą topograficzną, ale oczywiście ten aspekt finalny, wizualny redakcji graficznej także się pojawi, chociażby projektowanie własnych sygnatur już raczej w programach do grafiki wektorowej, zostając w tych danych otwartych czy rozwiązaniach otwartych, przede wszystkim Inkscape, który jest takim sympatycznym i darmowym programem. W przypadku przedmiotu systemu informacji przestrzennej, czyli po prostu w przypadku GIS-u, no tutaj studenci mają, staramy się im pokazać możliwe takie szerokie spektrum zastosowania tych rozwiązań GIS-owych, jakby od całkowitego przedszkola po taką wczesną podstawówkę, tak bym to nazwał, GIS-owo. Tam się pojawiają również elementy związane z OSM, struktura tej bazy, wykorzystanie, pobieranie danych, wizualizacja danych. Przedmiot w tej formie zostanie tylko na tej specjalności geodezja rolna, na drugiej specjalności bardziej GIS-owej będzie niejako rozbity na więcej przedmiotów specyficznych.
I uważam, że jest to rzeczywiście dość ważna sprawa, dlatego że wiele osób, już nie mówię, że wiele osób przychodząc na takie studia, ale wiele osób, gdybyśmy zrobili jakąś na ulicy tutaj ankietę, prawda, mapa w internecie, to przeważnie będzie to odpowiedź Google Maps ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi, jeśli Państwo zobaczą na ulotkę z pizzerii, prawda, no, na odwrocie lokalizacja na Google Maps. Pomijam to, że raczej no, firma nie będzie ścigała grafika, bo to zwykle grafik robi za wykorzystanie tych danych, no to formalnie jest to nielegalne. W przypadku OSM takiej sytuacji nie mamy. I tutaj też warto studentów, zwłaszcza tych, którzy będą w przyszłości w pracy zawodowej korzystali z różnego rodzaju danych przestrzennych, uczulać na to, czy jakby podkreślać im, że istnieje taki otwarty projekt, który pozwala im nawet wydać mapę komercyjną normalnie na rynek z zachowaniem oczywiście praw na konkretnej licencji, ale bez konieczności wykładania grubych tysięcy z własnej kieszeni, co w przypadku działalności wydawnictwa, chociażby wydawnictwa kartograficznego, nie jest wcale takie bez znaczenia, a dla studentów we wszelkich pracach, jakichś raportach, pracach semestralnych, wykorzystanie tych danych właśnie z OSM zamiast innych portali mapowych, to jest także dobry pomysł. Mówiłem Państwu o tej drugiej specjalności, proszę zobaczyć, że tutaj zamiast tych systemów informacji przestrzennej jako ogólnego przedmiotu jest wprowadzenie do GIS-u, są analizy przestrzenne, infrastruktura informacji, WebGIS, OpenGIS, czy OpenGIS właściwie, jeśli już tak mówimy. Za wiele Państwu jeszcze o tych przedmiotach nie powiem, bo jak powiedziałem, one zaczną się na trzecim roku, a dopiero studenci są na pierwszym tej specjalności. Mamy pomysły, mamy pewien ramowy program, na pewno będzie się to docierało w ogniu walki. Wiedzą też Państwo doskonale, że no, zajęcia na studiach traktowane są przez studentów różnie. To jest pochodna prowadzącego, ale jest to też pochodna studentów. Są osoby, które po prostu chcą przedmiot zaliczyć, bo ich to nie interesuje, nie lubią prowadzącego, może w sposób z powodów uzasadnionych, może nie, a są osoby też zainteresowane. Dla mnie taką sympatyczną sytuacją jest, gdy studenci na przykład na trzecim roku, którzy nawet u mnie nie piszą pracy, wracają z pytaniem, że coś takiego było na zajęciach z tego GIS-u, jak można te dane wykorzystać, jak to było, no bo na zajęciach wiadomo, brzydko mówiąc, zaliczone, zapomniane, tak? Natomiast później mamy pewną konieczność praktycznego wykorzystania i ta praca dyplomowa, praca inżynierska jest takim momentem, takim procesem, w którym studenci rzeczywiście mogą prześledzić niemalże od początku do końca wykorzystanie tych danych, jeśli mają oczywiście odpowiedni temat, bo wiadomo, większość tych prac na geodezji jest jednak taka bardzo geodezyjna, związana z zasobem państwowym, z pomiarami, na przykład powykonawczymi, czy z rozgraniczeniami, z taką geodezją, która się kojarzy typowo z geodezją, tak bym to powiedział. Natomiast powstają u nas również prace, no głównie u mnie, prace takie bardziej kartograficzno-gisowe. Często tamten podkład OSM w formie rastrowej jest wykorzystywany tylko w celach podkładowych, ilustracyjnych, pewnych treści dla kartogramu, kartodiagramu. Zatem ułatwienie sobie tego etapu wizualizacji, odniesienia przestrzennego danych, które chcemy pokazać. Również OSM wykorzystują studenci w momencie, gdy projektują jakieś rozwiązania sieciowe. Myślę tutaj głównie o mniej lub bardziej zaawansowanych takich portalach internetowych, portalach mapowych tematycznych. Tam bardzo często też jako podkład pojawia się niejako w surowej formie to, co oferuje nam OpenStreetMap. Pewnym krokiem dalej jest wykorzystanie tych danych w formie wektorowej do własnej mapy, ale też wykorzystanie jako materiału podkładowego. Tutaj mogą Państwo zobaczyć taki przykład. Jeśli spojrzą Państwo na podkład, no to widać, że są to dane praktycznie nieobrobione. One oczywiście są zwizualizowane, ale niespecjalnie
jakby troszkę uporządkowane pod kątem takiej wizualizacji. To nie jest zarzut, to jest pewne stwierdzenie, bo jest to tylko tło. Natomiast sama mapa na marginesie to jest, proszę Państwa, mapa winnic małopolskiego przełomu Wisły, czyli okolice Kazimierza. Ja zwykle studentom mówię, że prace z kartografii są, czy w ogóle kartografia jest o tyle przyjemną branżą, że można właśnie zostać inżynierem z geodezji na podstawie mapy o winnicach, czy w ogóle na podstawie tematu związanego z winami, czy z czymkolwiek, co kogoś interesuje. Tutaj te sygnatury tematyczne, no to są rozwiązania jakby autorskie twórczyni tej mapy. Podkład jest podkładem być może przez kogoś z Państwa tutaj wygenerowanym, przynajmniej częściowo, jeśli chodzi o te dane. Jakby krokiem najbardziej, czy takim typem pracy najbardziej zaawansowanym jest wykorzystanie tych danych wektorowych z bazy OSM i stworzenie od początku własnej mapy, czyli przejścia tego procesu, pobieranie danych, wizualizacja danych, przygotowanie mapy do druku, zaprojektowanie sygnatur. I uważam, że z punktu widzenia mojego, jako właśnie takiego kartografa, mającego też trochę doświadczenia w wykonywaniu map, jest to rozwiązanie bardzo ciekawe i bardzo praktyczne. Powstają lepsze, gorsze prace, jak to zawsze. Uważam, że no to, co Państwo widzą tutaj na ekranie, myślę, że niektóre rozwiązania się Państwu podobają. Ja sam uważam, że to są całkiem niezłe mapy, mówiąc wprost. Całkiem niezłe plany w tym przypadku, jeśli chodzi o jakąś kolorystykę, o sygnatury. A dla studenta jest to możliwość jakby poznania właśnie tej całej struktury bazy, zobaczenia, co w niej jest, czego brakuje, bo ta jakby to regionalne zróżnicowanie, o których przedmówca mówił, wynikające z pewnej jakby różnej tradycji w różnych krajach, z mojego punktu widzenia jest niestety też widoczne na poziomie jednego kraju, to znaczy są takie miejsca, które są skartowane bardzo ładnie, również jeśli chodzi o pełny zasób atrybutów, a są takie, gdzie informacja o budynku ogranicza się chociażby do atrybutu building yes, prawda? No, co jest oczywiście naturalne, bo jeśli ktoś to wektoryzuje z ortofoto, no to nie jest w stanie rozpoznać, czy to jest dom mieszkalny, czy stodoła, to się da, ale wiedzą Państwo, co tutaj mam na myśli. To zróżnicowanie czasem wymaga prac terenowych. To akurat były plany robione przez studentów, którzy z danych miejscowości pochodzili, więc tutaj dodatkowo pewne uzupełnienia w terenie, prace w terenie, weryfikacja danych w terenie także miały miejsce. Zdarzyły się również, proszę Państwa, prace, w których celem było zasilenie bazy. Tu mogą Państwo zobaczyć Sieniawę, czyli województwo podkarpackie, stan przed po lewej stronie i stan po prawej, po wykonaniu pracy inżynierskiej. Uważam, że pożyteczny projekt, jak najbardziej. Też oczywiście wykonany przez studentkę, która z tej miejscowości czy z tego regionu pochodziła. To było wszystko weryfikowane w terenie, mierzone w terenie, tam, gdzie była taka potrzeba. Pojawia się jednak przy tego typu pracach pewien ciekawy dla mnie aspekt prawny, mianowicie uczelnia jest właścicielem praw majątkowych do pracy przez pewien czas. Pytanie, na ile student może bezpośrednio po wykonaniu pracy zasilić otwartą bazę danymi, do których teoretycznie nie ma na samym początku tych praw autorskich materialnych. Ja tutaj Państwu odpowiedzi na to pytanie nie udzielę, bo póki co nie rozstrzygnąłem tego problemu na poziomie uczelni. To jest może też jakby pytanie do Państwa ze stowarzyszenia, czy jakaś taka sugestia odnośnie możliwości podpisywania pewnego rodzaju porozumień z uczelniami, żeby uczelnie pozwalały na
tego typu wykorzystanie danych. Oczywiście tam po pewnym czasie te prawa majątkowe są tylko i wyłącznie w rękach autora danej pracy, ale ten okres karencji, tak to nazwijmy, jest jednocześnie okresem, w którym mapa się dezaktualizuje, czyli wykonane przez autora, autorkę opracowanie staje się, jak to zawsze, mapa, coraz to starsze. I to z mojej strony tyle. Chciałem Państwu pokazać, tak jak powiedziałem, możliwość jakby przygotowania nowych edytorów czy nowych użytkowników świadomych istnienia OSM, przygotowania do tego wejścia na rynek zawodowy, a jednocześnie uświadomienia tym ludziom, że istnieje coś takiego jak OSM, że warto to wykorzystywać, że to może być nie tylko świetne narzędzie do pracy, ale również w momencie, gdy robimy czy edytujemy dane ze swojego obszaru, jakaś tam, kolokwialnie tak mówiąc, troszkę fajna przygoda, bo to zawsze jednak jest przyjemność, kiedy robimy coś, co wiemy, że może się przydać różnym ludziom i no z jednej strony mamy różne płatne bazy danych, nieraz za grube pieniądze, z drugiej strony mamy wolontariat, prawda? Jednak wolontariat, który też może dać dużo satysfakcji niematerialnej, ale kto wie, co się z tego wydarzy w później naszym zawodowym życiu, może również całkiem przyjemne profity finansowe. Dziękuję Państwu. Dziękujemy Panu bardzo. Są może jakieś pytania do Pana z sali? Nie? Dziękuję bardzo wtedy.